Hej siemanko, witajcie w Klikadle Bohaterów. Zbliżamy się do tajemniczej strefy 5100. Także dzisiaj również z racji tego zrobimy sobie taki szybki przegląd z tego, co tutaj się dzieje. Niedużo się dzieje, trzeba to szczerze przyznać. Przydaliby się nowi bohaterowie albo jakieś nowe rzeczy, które by tutaj twórcy, deweloperzy dodali. Ja bym nie miał nic przeciwko, natomiast jest jak jest, trzeba sobie radzić, trzeba grać. Wszystko zwolniło. Wezmę tutaj, przestawię, żeby się ten poziom zrobił. Także wszystko zwolniło i wolno się toczy. Midas coraz mniej opłacalny, aczkolwiek to on jest w tym momencie najbardziej opłacalnym bohaterem. Ja tam namieszałem w poprzednim odcinku, ale porobiłem adnotację, także mam nadzieję, że każdy je widział i wie, że to nie Łebwivet wygrał pojedynek z Midasem, ale Midas z Łebkiem. Także inwestujemy dalej w Midasa, tutaj mam nawet kasiorę, żeby mu dołożyć. A tutaj nawet jeszcze, oj nie tutaj, a tutaj nawet jeszcze zostawiłem te wszystkie misje po to, bo mogłem to pokazać, chociaż ja już też tyle razy o tym mówiłem, że chyba nie ma takiej potrzeby. Natomiast właśnie wspomnę o tym, w momencie kiedy mamy możliwość kupienia poziomu, to najpierw to robimy, dlatego że to złoto, które tutaj mamy do wzięcia, się zwiększy, dlatego że ono jest wprost proporcjonalne do poziomu, na którym właśnie jesteśmy. Także tutaj te wartości przed chwilą były mniejsze, a jak wykupiłem poziomy Midasa 25 konkretnie, to i tutaj się to wszystko zwiększyło. Także bierzemy i wybierzemy sobie 472 tysiące, pewnie, że tak 8 godzin rano będę miał, chociaż już tak regularnie tutaj nie zaglądam. O, mamy bossa na poziomie 5100. No ale zaglądam. Też druga ósemka. Zobaczmy, może starczy. Nie, 41. O, patrzcie, prawie. To zobaczmy, jakie tańsze. Tu jest 40, tu jest 40, ale tu jest prawie 9, a tu jest 2. To weźmy to 2. Odpalmy. Ojejku, jakie słabe. 2 dni? Pewnie zdechnie, ale spróbujemy. Jeśli ktoś by się zastanawiał, to w tym momencie jak wybierałem, jedna misja była felerna, była z kuchą, a 3 pozostałe były bezpieczne. Tak to działa w tym momencie. Kiedyś było inaczej, teraz tak to działa. Także niewykluczone, że ta misja dwudniowa była bezpieczna i uda się ją zrobić, zarobić to złoto. Zobaczymy. Ale zwróćcie uwagę właśnie, 8726E340, a jak wykupimy poziomy, widzicie? 342, wciul, oj nie, to spojrzałem, 341, wciul więcej mimo wszystko, znacznie więcej. A ile teraz będzie kolejny kosztował? Prawie 3, 342, to dużo. To jeszcze tutaj będę musiał poczekać, a weźmiemy piąteczkę, żeby się robiły te osiągnięcia oczywiście. Tutaj mi mryga, bo padła też taka misja, słabe. Tutaj jakiś epik cię trafił, ale też słaby, także rozwalamy to wszystko, czekałem na odcinek. Ja oczywiście wszystkie sprawdzałem, tam nic ciekawego nie było, także możemy to zrobić. Uzbierałem, jak widać, prawie 19 milionów, tutaj wskoczył poziom elegancko. Midasowi z shiftem wskoczył poziom, ale ja tutaj uzbierałem ponad 18 milionów dusz. Także rozdzielimy je teraz. Zobaczymy, czy osiągniemy punkt krytyczny, czy nie. Obrażeń mamy 1850E329. No jak widzicie, tak delikatnie to się zwiększa. Ale się zwiększa. To klikamy. O kurde, ile ja tego mam. 62, to tak szybciej może. O,
powolutku się zwiększa, jeszcze mam dużo, 70 już jest. Oparcie się nie rusza prawie w ogóle, za chwilę zacznie spadać. Osiągniemy punkt krytyczny. Tutaj się to oczywiście zmienia, ale się zaokrągla, to nie widzimy tego. O, spadło. 7800 i spadło. Osiągnęliśmy punkt krytyczny. A zobaczmy teraz tutaj, 7800. No to też tak szybciej może, rośnie. Zobaczymy, czy też dojdziemy do 7800. 70, o, już spada, tak szybko, kurde, wcześniej właśnie spadło, ale chyba nie zauważyłem. 875, E329. Zobaczymy, czy jak, a, dalej spada. 830 i 470. No to niestety osiągnęliśmy takie wartości i osiągnęliśmy punkt krytyczny, więc dołożę troszeczkę Morgulisowi, na nim zawsze się zarabia, aczkolwiek nie są to jakieś duże wartości. Tylko tak po 100, po 1000 tutaj dokładamy. Tu będzie tam rosło powolutku. Czekajcie, tutaj dwuklikiem, bo nie chcę mi się klikać. Ile można klikać zresztą? Ja to sobie zrobię po odcinku, tak powiem szczerze. No tak, dobijemy do takiego równego poziomu. Ja tutaj oczywiście te pozostałe dusze zainwestuję właśnie w Morgulisa, bo w tym momencie nic innego mi się już nie opłaca. Szkoda, że ten Argave z Siala Tasem no osiągnęli te swoje maksimum. No ale trudno. Jak tutaj gdzieś dołożę jeszcze Midasowi, to może jeszcze uda się tam im trochę też dołożyć, bo to wszystko jest ze sobą w takiej synergii. No tak, także trzeba sprawdzać co jakiś czas. Oczywiście jakby się pojawił nowy bohater, to znów miałbym tam używkę i mógłbym im dokładać jeszcze kolejne poziomy. No a w tym momencie no niestety swoje maksymalne możliwości osiągnęli jeden z drugim Viagra i nie wiem z czym jest związane to imię. Czytałem coś pewnie kiedyś, ale nieważne to w tym momencie. Zerkniemy sobie jeszcze tak szybciutko. Tutaj, ostatnio mnie Oliver namówił, żebym dołożył im wszystkim poziom równo tysięczny, także dołożyłem, żeby tak ładnie było. Niewiele mi to oczywiście dało, w zasadzie nic, ale rzeczywiście ładniej wygląda, także pozdrawiam Oliver. Mamy achievementy, oczywiście osiągnięcia. Tutaj mi zostały tylko te dwa takie najbardziej liczne, najtrudniejsze. Po 2500 muszę tego zrobić, 500 już padły, także no tu już tak to wszystko wygląda na niemalże pełne. Natomiast tak, Leroya jeszcze nie mam, pozostałe też już zrobiłem. I no i tutaj jest trochę więcej do zrobienia. No te relikty, no nie wybieram tego zbyt często, także widać. Podobnie też nie wybieram tych misji na rubiny, oczywiście na skille też tym bardziej. Chociaż 138 się zrobiło jakoś tak przy okazji. Nawet nie wiem kiedy. Tutaj mamy 5-minutowe, właściwie się 5-minutowe zrobiło, wskoczyło, także weźmiemy to złoto, nie inaczej, i taką dwójkę i duszę. Oj, nie tutaj. Przejedziemy, tak będzie szybciej. 138 tutaj. No i się teraz zaliczyło, jak tam kliknąłem. No, także do 1000 jeszcze trochę brakuje, ale zrobi się z czasem. Tutaj znowu wszystko mam. No i tutaj mamy te misje związane z najemnikami. Osiągnięcia w zasadzie. No trzeba 100 pochować. A łącznie 200. Ja dopiero 28 pogrzebałem. No także jeszcze to troszeczkę potrwa. A tutaj maksymalnie mamy 500 najemników, których musimy wskrzesić. No i to mi zajmie chyba znacznie dłużej. Najdłużej. 31 dopiero skrzesiłem. No to oczywiście kosztuje te rubinki. Teraz mam 78. Nie będę kupował za milionów. Liczyłem to przecież. Co wam jako ciekawostkę
opowiedziałem w którymś odcinku, ile by mnie tysięcy złotych kosztowało wskrzeszenie takiego jednego najemnika. Mojego pierwszego zresztą, pamiętam to dokładnie. To była ona w zasadzie, najemniczka. Jacqueline miała na imię. Tak, tak to było. Także robię się kolejne misje. Tutaj sobie bijemy, chociaż już tak mało kto klika. Wcale się nie dziwię, jak się pojawią nowości, to wszyscy odżyją. Ja też. No tutaj niestety jest jak jest. No także na koniec jeszcze zerkniemy sobie tutaj w statystyki. Statystyki, kurde, co to za słowo? Statystyki oczywiście. Także tutaj, czy coś tutaj się dzieje takiego szczególnego? Chyba nie. Ile stworów ubiłem? 6 420 585. O, elegancko. No i bossów 115 000. Tyle. Tyle chyba w tym odcineczku. Taki przegląd tego, co się tutaj działo. Zrobiliśmy szybkie testy na starożytnych. Punkty krytyczne osiągnięte. Czekamy na jakiś patch, który doda coś nowego do naszego ulubionego klikadła bohaterów. Trzymajcie się, pozdrawiam. Na razie.